Mateusz Kaniowski, kanał Kanu Typuje i UFC 284 i typowanie. Czy Islam Makhachew, następca Khabiba Nurmagomedowa, zwycięży kolejne starcie w UFC? Przekonać się już za chwilkę, kilka pięknych pojedynków na ziemi australijskiej i zaczynamy. A zaczynamy od Litwina, który będzie walczył z reprezentantem gospodarzy, czyli Tysonem Pedro. Cóż, myślę, że możemy spokojnie sobie zacząć od tego, że Tyson Pedro jest wielkim faworytem tego pojedynku i powinien go po prostu wygrać. Rekord 9-3, tak jak widzicie, 4 nokauty, 5 wygranych przez submissiony, porażki 3 w jego historii w UFC, ale nie z byle kim, z Latifim, z OSP, a także z Mauricio Shogunem Ruą, a zwycięstwa z Hansakerem, Villanuevą, Safarowem, Paulem Craigiem, Kalilem Rountree, więc fajne nazwiska w jego rozkładzie, zawsze walczy efektownie. Naprawdę tutaj myślę, że Tyson Pedro jest gościem, który po prostu walczył z dużo mocniejszymi rywalami i pokonywał dużo mocniejszych gości niż ci, którzy wygrywali z Modestasem. Jeżeli chodzi o to, to Litwin ostatnio nie walczył w UFC, musiał zawalczyć w Cage Warriors, dwa razy wygrał i znowu prezentuje nam się w UFC, bo jego kariera tutaj nie była zbyt dobra. Porażka z Krutem, z Michałem Oleksiczukiem po split decision, chociaż bardzo walka ta była wyrównana w stójce, a także przegrana z Kailem Rountree. Natomiast udało mu się tylko raz wygrać z Michailidisem. Powiem szczerze, że różnica między zawodnikami jest na tyle duża, jeżeli chodzi o jakość, o pokonywanie przeciwników w poprzednich starciach, o umiejętności, że wydawać by się mogło, że Australijczyk walczący u siebie po prostu zwycięży to starcie. Kurs to około 1,40, a na potwierdzenie tego już Wam pokazuję. Przede wszystkim Pedro jest również wyżej w rankingu światowym, warunki bardzo podobne, 3 metry zasięgu większe u Pedro, natomiast bardzo ważne jest to, że 89% graczy, specjalistów, ekspertów MMA uważa, że wygra tę walkę Pedro i ja też ku tej decyzji się tutaj pochylam. Uważam, że powinno mu się udać i po prostu zwycięży. Dwa razy walczył w 2022 roku, tak więc forma jest. Myślę, że może się to wszystko udać, chociaż no tutaj walczył w kwietniu, nie w kwietniu, w sierpniu, więc pół roku, tak jak być powinno. Randy Brown kontra Jack Della Maddalena. Słuchajcie, tak samo jak w poprzednim starciu mamy gargantuicznego faworyta, mimo tego, że jest 15 w rankingu. Randy Brown to jednak ludzie bardzo, ale to bardzo stawiają na to, że wygra Maddalena, 87%. Chodzi po prostu o to, że Brown w defensywie, jeżeli chodzi o stójkę, jest dość dziurawy, a Maddalena potrafi takie luki wykorzystywać. Reprezentant Australii kontra Jamajczyk. No i Jack Della to przede wszystkim gość, który naprawdę robi fajną, zawrotną karierę w tym momencie w UFC, 26-latek. Co prawda niższy o 11 cm, niższy zasięg o 13, ale on doskonale potrafi to niwelować. 87% graczy gra na niego i wydaje mi się, że Australijczyk z Perth zwycięży po prostu to starcie. 15 walk, 2 porażki, ale na samym początku kariery, ba, dwie pierwsze walki, to pokazuje, żeby się nie poddawać. W UFC wygrana z Petem Rodriguezem, z Emiewem, co było naprawdę bardzo naprawdę niesamowite, a także znanym Robertsem, 3 walki wygrane w pierwszej rundzie. Natomiast Brown, jeżeli przegrywa, to raz decyzją, ale 3 razy przed czasem. Spora liczba zwycięstw, ale wiadomo, że na przykład Francisco Trinaldo jest już post, jeżeli chodzi o jego karierę. Wygrana z Williamsem, Goodenem, Oliveirą, ale jeżeli od takich mocniejszych rywali, Luka Price'a czy Belala Muhammada, to jednak przegrywał z Michaelem Golem, przykładowo, Galem przykładowo, wygrana decyzją. Cóż, wydaje mi się w skrócie dużym, że po prostu Maddalena bierze tą walkę, ale nie bierze jej normalnie, tylko tak jak przegrał dwa razy przed czasem, tak jak widzicie, to również i tym razem wygra Maddalena. On za każdym razem praktycznie wygrywa przed czasem, tak jak widzicie, bije niesamowicie mocno. 3 walki wygrane w pierwszej rundzie, walczy u siebie, publika będzie za nim. Jeżeli ma wygrać, to wątpię, żeby to była decyzja przy stójce Browna i po prostu sądzę, że wygra Maddalena przed czasem. 1,80. Nie gramy 1,30, tylko gramy 1,80, bo jeżeli wygra, to właśnie w ten sposób, w moim odczuciu. Natomiast drugie starcie, które sobie obstawimy, to właśnie Pedro 1,40 wygra z Litwinem. Myślałem również bardzo, żeby zagrać na Kruta, ale zauważyłem, że dużo graczy jednak sądzi, że Manyfield zrobi niespodziankę i że te zapasy nie zadziałają. Tak więc myślę, że nie będziemy ryzykować. Tafa kontra Porter, moim zdaniem bardzo niewdzięczny pojedynek, kurs opłacalny, ale mogą być problemy, aby to siadło. Tak samo jak Rodriguez z Emmettem. A jeżeli chodzi o Makhachewa, uważam, że wygra, bo ma wszystko, żeby jego styl zdetronizował Volkanowskiego i po prostu, żeby go pokonał. Natomiast
1:26 nie jest na tyle korzystne, a nie wiadomo jak to pójdzie, jeżeli chodzi o decyzję, czy uda się przetrwać, czy nie. Tak więc zostawiamy na tym, bo to jest kursik, który moim zdaniem spokojnie nam pięknie wejdzie. Kurs 2:52. Tyson Pedro wygrywa 1:40, Jack Della Maddalena 1:80 pokona Randy'ego Brauna przed czasem. Obstawiamy za 200 i mamy do wygrania 443 zł i 52 grosze. A przypominam, że z kodem gramy 200, jeżeli byście przegrali te 200 zł, bo coś by nie weszło, to pieniądze do Was wrócą, żebyście mogli zagrać drugi raz na coś innego, na przykład na KSW, na piłkę nożną, na to, czy Robercik strzeli. I jeżeli wtedy Wam wejdzie, to jakbyście nigdy tych pierwszych pieniędzy nie przegrali, one są po prostu Wasze. Jest to opcja dla osób, które chcą założyć konto powyżej 18 lat. I mogą właśnie wpisać sobie kod promocyjny gramy 200. Dzięki za oglądanie w tym miesiącu jeszcze dwa razy UFC, raz KSW, tak więc będzie sporo MMA. Trzymajcie się i hej!